No proszę. Otwarty teren to miła odmiana od gęstej puszczy. Ale deszcze stworzyły tu nowe wyzwanie. Tak tu płasko, że woda nie ma dokąd odpłynąć i tworzy się bagno. Czasem najlepszym wyjściem jest droga na przełaj. Obejście bagna pochłonie czas i energię. Nie chcę zbaczać z drogi, więc podejmuję ryzyko. Nie wiadomo, co się czai pod wodą. Czeka mnie zatem kolejna przygoda. W stojącej wodzie żyją liczne stworzenia, w tym kajmany szerokopyskie, dorastające do 3 metrów. Woda sięga mi do pępka. Muszę dotrzeć na brzeg, nie zwracając na siebie uwagi. Jestem w punkcie bez powrotu. Brodzę w bagnie, w którym mogą być setki dziwacznych stworzeń. To całkiem możliwe. Połowa drogi ze mną. Dobrze mi idzie. Ale przede mną jeszcze jedna przeszkoda. Kłódź. Będę szedł ostrożnie, żeby się nie zaciąć. Taka woda nie pomaga w gojeniu. Infekcja murowana. Aligatory kochają budować gniazda w trawie, więc muszę uważać. Nieźle. Trochę to obrzydliwe, ale mogło być gorzej. Jednak na lądzie nie jest wcale bezpieczniej. Gdzie masz chłeb? Wiem, co to jest. Chodź na tu. Lubią tak się chować. Oto spilotes. Ludzie nazywają je potocznie kurojadami, bo uwielbiają kurczaki. Kurojad nie gardzi małymi ssakami i jaszczurkami. Osiąga długość 2,5 metra. Są wrażliwe na ruchy, potrafią ścigać ofiarę. Wpełzają za nią na gałęzie, do nor albo do kurników i zaciskają się jak boa dusiciel. Trzymaj, nie chcę puścić, jakby był moją trzecią ręką. Jest silny, jak ogon małpy. To kolejna wskazówka, że żyje na drzewach. Przyjrzeliśmy się sobie, więc odłożę go na miejsce.